sterowanie pracą falownika LG IC5 za pomocą wirtualnej klawiatury. Po podłączeniu komputera PC z falownikiem LG IC5, zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim filmiku, możemy sterować pracą naszego urządzenia za pomocą wirtualnej klawiatury dostępnej w pakiecie oprogramowania DriveView 3.3. Wirtualną klawiaturę możemy uruchomić na jeden z trzech sposobów. Pierwszy z nich to wybór opcji Keypad z zakładki Operation. Drugi to użycie skrótu klawiaturowego F6. Natomiast trzeci to kliknięcie ikony klawiatury wirtualnej na pasku szybkiego uruchamiania. Za pomocą przycisków Forward, Reverse oraz Stop, Reset możemy uruchamiać falownik, zatrzymywać go oraz ustawiać odpowiedni kierunek obrotów. Dwukrotnie klikając na wartość częstotliwości wyświetlanej w górnej części klawiatury, możemy ją dowolnie edytować. Ponadto za pomocą list rozwijanych możemy wybierać, jakie parametry mają być aktualnie wyświetlane na klawiaturze.